Jedziemy na Węgry na święto polsko-węgierskie, powstania polsko-węgierskiego, które było przeciwko dwóm zaborcom. Ale jedziemy się też cieszyć odzyskaną dzisiaj wolnością Polaków i Węgrów i wspólnie walczyć o to, żeby tą wolność utrwalić. Bo i Orban, i Kaczyński są pod ogromnym pręgierzem Unii Europejskiej i musimy pokazać, że możemy budować niezależną politykę wewnątrz Unii. Nie rozbijając Unii, tylko budując ją w taki sposób, żeby łączyła narody, nie skłócając ich ze sobą, co niestety bardzo często robi Berlin. Dzisiaj walczymy o suwerenną Europę i suwerenność państw wewnątrz Europy, żeby ta Unia przetrwała, zachowując tożsamość narodów.